ogólnie jesteśmy zawiedzeni i no, przykro nam jest. Teraz jeszcze próbujemy coś posprzedawać, ale cena też już jest o połowę niższa. My nie chcemy, żeby nam rząd dawał. My sobie sami poradzimy. Niech przestaną nam zabierać. Żeśmy sprzedali tego, co byśmy sprzedali w 2 dni. Rozumiem. A po cenach takich, które miały być jak wtedy? Znaczy, czy schodzimy z cen, bo ludzie przychodzą, mówią, że narzekają, a kwiaty też już przestają wyglądać tak, by wyglądały w terminie, kiedy my je byśmy powinni sprzedawać. Bo to jest roślina, ona na żądanie nie przestanie rosnąć. Ona dalej będzie kwitnąć, dalej będzie się rozwijać. Niektóre kwiatki, które powinniśmy sprzedawać po 50-60 zł, w tym momencie idą po 30. Rozumiem. Jak pan szacuje? Uda się w ogóle coś na tym zarobić, czy to raczej będzie wyjście na zero? Raczej to jest wyjście na zero. To jest po prostu, trzeba podliczyć straty i zyski. I trzeba myśleć pozytywnie, no i liczyć się z tym, że no... Trzeba brać pod uwagę to też. Przy każdym roku trzeba liczyć na to, że są jakieś straty, ale nie tak jak w tym roku. Wychodzimy praktycznie na zero. Jest drobny zarobek, ale to jakbyśmy zarobili więcej, to byśmy dzisiaj już nie stali. Teraz po prostu musimy przeżyć. Czekamy na pomoc fundacji, która ma nas zasypać złotem. I jakie są ceny obiecane kwiatów od tej fundacji? Za kwiatki doniczkowe, takie jakie ja tu mam, 20 zł za sztukę. Zacięte 3 zł bodajże od kwiatka. 3 zł od kwiatka. Aha, a jakby miał pan to porównać do takich regularnych cen, które powiedzmy były rok temu, jak bardzo pan, czy wychodzi pan stratny w tym momencie? W tym momencie kwiatki, za które mógłbym dostać 20 zł od agencji, co troszkę nie wierzę, sprzedawałem po 30, największe po 40 zł. My nie chcemy, żeby nam rząd dawał. My sobie sami poradzimy. Niech przestaną nam zabierać. Kwiaty my nie powiemy, żeby przestały rosnąć. Sporo kwiatów nam odpadło przez tą pogodę, że my je wyciągamy na dwór. One złapią teraz wilgoci na kwiatki. Później zaczynają już, tak jakby powiedzieć, trochę gnić. Musieliśmy rozbić 2 dni na cały tydzień. Bo inaczej my byśmy sprzedali, jakby nie zamknęli tych cmentarzy, my byśmy się pozbyli 90% kwiatków w 2 dni. A teraz jest rozbite na cały tydzień, gdzie ludzie przychodzą, nie przychodzą, pogoda nie dopisuje. Ludzie też przez pogodę nie chcą przychodzić i no, ogólnie jesteśmy zawiedzeni i no, przykro nam jest, że rząd może pomyśleć tylko o sobie. Za w ogóle całą tą działalność produkcji, ile jest odpowiedzialnych osób, tak mniej więcej, jest pan w stanie powiedzieć? W zależności od ilości uprawianego towaru. U mnie pracuje tak do kilku, powiedzmy kilkunastu osób sezonowo. My też nie mamy za dużej tej plantacji, no ale musimy jakoś przez rok za to przeżyć. My zaczynamy produkcję od marca. Kiedy to się rozsadza, przygotowuje się wszystko, później trzeba z pola to zebrać i całą resztę. To nie jest kwestia 2-3 miesięcy. To jest pół roku, do roku przygotowywań, bo jeszcze trzeba przygotować stoły pod to i wszystko. Pierwszy dzień byłem na cmentarzu w dniu ogłoszenia zamknięcia cmentarzy, także za mocno tam jakby nie nahandlowałem. Wtedy ruch był super po ogłoszeniu. Tak, od razu ludzie ruszyli i były korki jak na pierwszego, to prawda. Teraz jeszcze próbujemy coś posprzedawać, ale cena też już jest o połowę niższa. Dramat, bo kościoły są otwarte, tak? A cmentarze nie. No ludzie przecież nie będą na kupie. Tak, trzeba było pozamykać, żeby nie było zgromadzeń, ale to możemy w tym tygodniu zrobić. I nie ma wielu osób. Także no słuszne to było. Chociaż smutniej, bo zawsze to jest tradycja, prawda? Trzeba, jak trzeba, to trzeba jednak. Zakażenie jest dużo większe niż było i niestety po zamknięciu cmentarzy nie było takiego zakażenia. A odwiedzić cmentarz zawsze można. A proszę pani, a co w tym wypadku z osobami, które miały sprzedawać kwiaty? No, kupujemy od nich, jeżeli możemy w tej chwili. No, wszyscy tracą. Także trzeba coś zrobić, po prostu odkupić od nich. Ozdobić wszystko, co możliwe. To jest tak, jakby zabrać im chleb. Mimo wszystko, oni się przygotowują do tego cały rok. To nie jest tylko kwestia 2-3 miesięcy, tak? Przed rozpoczęciem sezonu. No to przecież sprzedawcy częściowo dostają dofinansowanie. Przecież za jedną doniczkę 20 zł, a zacięte 3 zł. No, troszkę za mało, bo te kwiaty są na pewno droższe i dużo więcej ich kosztuje to wszystko niż
Wygląda, no ale co zrobi pan? Dzisiaj znowu jest obostrzenie. Czy bardzo pani odczuła tę różnicę, że nie mogła pani celebrować tego święta wszystkich świętych tak jak... Odczułam, bardzo. Bardzo, tak jak i przy świętach wielkanocnych, tak samo przy tym święcie. Thank you.